To była pierwsza sesja w dużej mierze starej, choć nowo wyłonionej Rady Miejskiej Suwałk. Zwołane przez komisarza wyborczego posiedzenie miało przede wszystkim na celu wręczanie radnym zaświadczeń o wyborze i złożenie ślubowań, tak przez radnych, jak i przez prezydenta miasta. Obejmując urząd prezydenta miasta Suwałk, uroczyście ślubuję, że dochował wierności prawo, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta Suwałki. Tak mi zapowiedz Bóg. Dziękuję, gratuluję. Szereg radnych składających ślubowanie ma już za sobą doświadczenia w pracy samorządowej. Jednak w tym gronie warto odnotować również wielkie powroty. Do Rady powrócił Andrzej Łuczaj, wywodzący się z szeregów PiS, ale też barwna postać Grzegorz Gorlo, który przed laty stał w nieugiętych szeregach Prawa i Sprawiedliwości, później z hukiem opuszczonych, a po kilkuletniej przerwie wrócił do samorządu, idąc do wyborów z formacją dawnego politycznego adwersarza Czesława Renkiewicza. Ile lat pana nie było? 5. I jak się pan czuje znowu w tych murach i w tym gremium? Bardzo tęskniłem. Bardzo, bardzo tęskniłem. Jest to miejsce, w którym się czuję najlepiej. Pośród ludzi, którzy ciężko pracują, czuję się jak ryba. Proszę nam powiedzieć, czy, jak pan widzi swoją rolę tutaj, w jakim kierunku chciałby pan pracować na rzecz mieszkańców, bo to właściwie pańska rola, tak? Generalnie mam już swoje lata, ukończyłem 54 lata i widzę się w roli kreatora rzeczywistości, czyli zadanie, które sobie daję, to łączyć, a nie dzielić, wyłącz je, zespalać i generalnie koncentrować ludzi na zadaniach i realizacji zadań, a nie na gadaniu. Dotychczas był pan często krytykiem poczynań prezydentów, niektórych radnych. Jak teraz będzie? Będzie to samo. W Radzie debiutuje Przemysław Turowski. Zdaje się, że zainteresowanie samorządem wyniósł z domu, bowiem jeszcze w minionej kadencji jednym z radnych był jego ojciec Andrzej. Jak pan się czuje jako świeżo upieczony radny, ale z ogromnymi domowymi wręcz rodzinnymi tradycjami, jeżeli chodzi o to grę? Tak, te rodzinne tradycje i jakby to, że już od dawna towarzyszyłem i zebraniom i gdzieś tam obserwowałem to życie miejskie, spowodowało, że jakby no, dobrze się w tym wszystkim odnajduję. Oczywiście jest to coś nowego, ale póki co mnie to nie przeraża. Jest pan człowiekiem bardzo aktywnym społecznie. Bardzo często widzę pana na uroczystościach miejskich, nie tylko w roli obserwatora. Dobrze się pan odnajduje w takich aktywnych społecznościach? Tak, uważam, że każdy powinien spróbować poszukać w sobie to, w czym się dobrze odnajduje, w czym się potrafi sprawdzić i jakby no, dzielić się tym trzeba. Proszę mi powiedzieć, jakieś wskazówki ze strony taty były, czy nie było? Dużo było rozmów, ale jakby no, jestem na tyle odpowiedzialny, na tyle doświadczony, wydaje mi się, że podejmuję sam decyzję, potrafię sam podejmować decyzję, natomiast jego wskazówki są cenne, doświadczenie jego jest bardzo cenne i myślę, że nie tylko ja się nimi będę podpierać, ale też inni radni. W gronie debiutantów i to tych metrykalnie najmłodszych znalazł się wieloletni krytyk poczynań prezydenta Renkiewicza Piotr Rydzewski, który w Radzie znalazł się z listy PiS. Teraz jednak zdaje się prezentować postawę znacznie mniej konfrontacyjną. Słyszał pan dzisiaj apel pana prezydenta o to, żebyście państwo mówili jednym głosem i zgodnie pracowali nad tym, by nasze miasto i mieszkańcy mogli żyć lepiej niż dotychczas. Jak pan na ten apel odpowie? Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry i słuszny apel dotyczący jedności. Wiadomo, że w samorządzie po to zostaliśmy wybrani przez różnych wyborców, po to, aby przedstawiać różne zdania właśnie mieszkańców Suwałk. Więc mam nadzieję, że tak jak pan prezydent powiedział, będzie słuchać każdej ze stron, będzie też przyjmować nie tylko wnioski oraz pomysły na realizację, czy to inwestycji, czy po prostu słusznych pomysłów nie tylko swojego klubu Razem dla Suwałk, ale również innych klubów uczestniczących w Radzie Miasta. Więc mam nadzieję, że i my będziemy mieli możliwość przedstawienia swoich pomysłów
właśnie w tej jedności, ale również wydaje mi się, że taka konstruktywna dyskusja, jeśli będzie podczas trwającej już kadencji, myślę, że może przynieść wiele dobrego, niekoniecznie tylko tych złych emocji. Dopytywany o swoje pomysły, z którymi przychodzi do Rady, stwierdził. Mi jako młodemu człowiekowi zależy na tym, żeby skupić się na tych kwestiach, które dotyczą właśnie młodego pokolenia, czyli przede wszystkim tego, aby młodzi mieszkańcy Suwałk po zakończeniu edukacji ponadpodstawowej rozważali przynajmniej kwestię zostania w Suwałkach, ale też oczywiście powrotu, więc ja w sposób szczególny będę zwracać uwagę na wszystkie te punkty i te programy, które właśnie dotyczą młodych ludzi. Myślę, że sami jako klub też zaproponujemy kilka pomysłów i mam nadzieję, że spotkają się z aprobatą kolegów z innych ugrupowań. A pan osobiście ma jakiś pomysł na to, jak zatrzymać młodych tutaj? No jest to trudne w tej sytuacji i demograficznej, ale też w kontekście, że potrzebne są takie szersze spojrzenie na ten problem, tak? I każdy o tym mówi, natomiast jak przyjrzałem przed Radą statystyki dotyczące właśnie młodych ludzi, tego, że mamy ujemny przyrost, tak, naturalny w mieście, na to, że mamy starzejące się społeczeństwo, no to jest to trudne do zatrzymania i pytanie, czy do osiągnięcia w ciągu 5 lat. Wydaje mi się, że potrzebna jest taka dalekosiężna wizja tego, więc konkretne pomysły, nawet najmniejsze, mogą poprawić sytuację i takie będziemy składać, natomiast czy one wpłyną bezpośrednio na to, żeby ta sytuacja się odmieniła, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Trudności jednak to chleb poprzedni radnego, zatem nas interesowały konkrety. Co pan jako zwykły, szary obywatel, nie radny, chciałby, żeby zmieniło się w mieście, co by pana skłoniło do tego, żeby tu zostać i żeby nie myśleć o wyjeździe? Konkretnie. Czas goni. Natomiast jeśli chodzi o konkrety, wydaje mi się, że kwestie związane z wszelkimi ulgami, czy to podatkowymi, czy dobry pomysł klubu prezydenckiego dotyczący budowy działek, w sensie nie budowy działek, tylko przekazywaniu działek budowlanych za jakąś tam niższą cenę niż rynkowe, to zawsze zachęcające rzeczy, które wspierają młodych ludzi do zakładania rodzin, do tego, żeby tutaj były. Radny Rydzewski zatem można się spodziewać, że poprze jedną ze sztandarowych obietnic Komitetu Rankiewicza dotyczącą dużych ulg przy zakupie działek budowlanych. Ale czy pozostali młodzi mieszkańcy miasta równie entuzjastycznie go przyjmą? Okaże się, gdy taka sprzedaż ziemi dojdzie do skutku. Rajcy podczas pierwszego posiedzenia wyłonili ze swego składu również prezydium Rady. Przewodniczącym został, jak można było tego oczekiwać, Zdzisław Przełomiec, którego kandydatura była jedyną i uzyskała 20 głosów poparcia spośród 22 osób obecnych na sali. W dość długim wystąpieniu opowiedział, jak upłynęła miniona kadencja, ale też zarysował zasady pracy na najbliższą kadencję. Jako priorytety na najbliższy czas. Chciałbym określić po pierwsze terminowość, która jest bardzo istotną sprawą, i obieg materiałów i informacji. Te rzeczy wydają się być błahe, wręcz ukryte za jakieś ogólniki, ale to jest sprawa bardzo istotna, żeby Rada funkcjonowała sprawnie. Kontakty z radnymi na różne sposoby. Czasami bywa, że będziemy próbowali, a kieruję te słowa w szczególności do nowych osób, które dołączyły do tego samorządu, umawiać się w terminie dozwolonym prawnie, ale czasami też organizując spotkania, które będą miały charakter odprawy narady, pewnych uzgodnień, zanim wszczęte zostanie postępowanie proceduralne. Współpraca z szefami klubów była dla mnie wielką sprawą. Już wiem, jacy to są szefowie klubów, wobec tego bardzo się z tego powodu cieszę. Tam zapadają wspólne decyzje. To nie są decyzje przewodniczącego. One są wtedy, kiedy wcześniej sprawy uzgodnimy. Chciałbym, żeby tak było nadal. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali przedstawiciele wszystkich klubów, zatem jest ich troje.
Prawo i Sprawiedliwość w prezydium reprezentował będzie, podobnie jak w poprzedniej kadencji, Jacek Juszkiewicz. Jego wybór na tę funkcję poparło 19 kolegów radnych. Klub skupiony wokół prezydenta Renkiewicza wskazał Annę Ruszewską. Jedyna kobieta w prezydium uzyskała poparcie 12 radnych. Rekordzistą, jeśli chodzi o poparcie nowych samorządowców, jest Karol Korneluk, reprezentujący najmniejszy klub. Zaledwie trzyosobowe wspólne Suwałki. Nie sposób więc nie docenić, że jego wiceprzewodniczenie Radzie poparli jednogłośnie wszyscy obecni na sali radni. Dostał pan największe poparcie. Cała Rada poparła pańską kandydaturę na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady. Serdecznie gratulujemy, ale co pan na to, na takie poparcie? Więcej niż przewodniczący. Ja bardzo dziękuję koleżankom i kolegom radnym za takie zaufanie. Mam nadzieję, że moja dotychczasowa praca właśnie na to wpłynęła. No i mam nadzieję, że nie zawiodę tego zaufania. I jeszcze raz to chciałem podziękować wyborcom, że zagłosowali na mnie i na moich kolegów i koleżanki z naszego komitetu Wspólne Suwałki, no i też kolegom i koleżankom za takie duże poparcie. No jestem im wdzięczny i mam nadzieję, że jak już powtarzałem, że nie zawiodę ich zaufania. Na sesji inaugurującej nową kadencję obecni byli również suwalscy parlamentarzyści. O ważnym zadaniu wybranemu samorządowi i prezydentowi przypomniał poseł Zieliński. Szanowni Państwo, zaufanie, którym Was obdarzyli wyborcy, to wielki zaszczyt. Zawsze jest to zaszczyt, kiedy uzyskujemy mandaty z woli wyborców, czy my jako parlamentarzyści, czy państwo jako radni, czy jako prezydenci, burmistrzowie miast, wójtowie gmin. Ten mandat to zaszczyt, ale jednocześnie zobowiązanie. I tutaj wydaje mi się, że też ważne jest to, co powiedział pan prezydent Czesław Renkiewicz w swoim wystąpieniu. Chciałbym do tego nawiązać. Otóż istotne jest to, żeby wypełniać zobowiązania wobec wyborców, te, które głosiło się podczas kampanii wyborczej. O swoje samorządowe doświadczenia w słowie do radnych oparł się poseł Jacek Niedźwiecki. Przed Wami ciężka praca, ale na pewno będzie służyła mieszkańcom Suwałk. Życzę Wam pozytywnych i dobrych dla miasta głosowań, dobrych decyzji. Ja zawsze podkreślam, że ta rada, ostatnia rada, która była, w której uczestniczyłem, dużo mi nauczyła. Poznałem wielu koleżanek i wielu kolegów, również z Prawa i Sprawiedliwości, które wcześniej nie znałem. Uważam tą poprzednią radę za bardzo konstruktywną, która wnosiła dużo dobrego. Tu pan przewodniczący wspominał o 9 stanowiskach, ale pamiętajmy, że te stanowiska na samym początku nie były takie wspólne, tak? Dopiero po rozmowach, po dyskusjach, po kłótniach na końcu wspólne stanowiska były zatwierdzane, były głosowane i to należy uznać za wielki sukces poprzedniej Rady. Dlatego też jeszcze raz życzę Państwu wszystkiego najlepszego i jak najlepszych decyzji dla naszego miasta. Panie Prezydencie, Panu również gratuluję. Pozwolę sobie przeczytać. Szanowny Panie Prezydencie, w związku z ponownym wyborem Pana... Nie, Panie Prezydencie, siądę, to już nie jest... No jest starszy człowiek, to mówi się. Pana na urząd Prezydenta Miasta Suwałk pragnę przekazać serdeczne gratulacje oraz życzyć sukcesu w pełnieniu tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji. To wyróżnienie jest bez wątpienia dowodem uznania i zaufania mieszkańców wobec pańskich działań, a jednocześnie stanowi wyzwanie dla wielu nowych powinności. Jestem przekonany, że Pana doświadczenie i wiedza przyniosą wiele korzyści naszemu miastu i przyczynią się do osiągnięcia zamierzonych celów oraz spełnienia złożonych suwalczanom obietnic. Życzę Panu wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz wytrwałości w dążeniu do realizacji planowanych i oczekiwanych przez lokalną społeczność zadań. Ze swej strony deklaruję chęć współpracy na rzecz rozwoju naszego miasta. Deklarację ważną z punktu widzenia wspólnoty mieszkańców złożył również Czesław Renkiewicz. Chciałbym być prezydentem wszystkim mieszkańców naszego miasta i takim prezydentem będę starał się być. Opieram swoją pracę, służbę społeczną na zasadzie kooperacji, współpracy, poszanowania różnego zdania, różnych opinii. Chcę być ponad podziałami. Zawsze podziały są. To jest domena, to jest charakterystyczne dla życia publicznego, dla życia politycznego, ale w pewnych kwestiach, w pewnych fundamentalnych sprawach, zasadniczych dla tego miasta musimy mówić jednym głosem, musimy działać wspólnie.
I choć w minionej kadencji jedność głosu radnych widywana była dość często, o tyle rozbieżne stanowiska samorządu i wspólnoty mieszkańców wybrzmiewały rzadziej, ale za to znacznie głośniej. Jak chociażby sprawa logotypu Suwałk. Prezydent na protest suwałczan zareagował równie sprawnie, co należycie. Siła społecznego głosu okazała się prawdziwą potęgą. Miejmy nadzieję, że również pomysłodawcy zamiany misia uśmicha na literkę, która wielu mieszkańcom kojarzyła się raczej z dawną lokalną spółdzielnią mleczarską niż stolicą Suwalszczyzny, także wyciągną wnioski ze społecznej lekcji pokory.